warto wspomnieć, ponieważ cały czas Faja puszcza ten jeden filmik i jest bardzo, ciągle jest pokazywany jeden charakterystyczny pojazd, czyli śmigłowiec. On się także pojawia w marynarce i to też jest pewne nowum, ponieważ dzięki właśnie śmigłowcom, po pierwsze, do Lamusa zaczęły przychodzić katapulty i wodno-samoloty w użyciu w marynarce. Śmigłowiec zaczął je zastąpywać. Poza tym śmigłowiec jako maszyna potrzebuje małego lądowiska. To też oznaczało, że mogą powstawać pokręty, które posiadają śmigłowce, które mogą podejmować tego rodzaju działania. I śmigłowce zaczęły odgrywać też coraz większą rolę w, zresztą tak samo jak w wojskach lądowych, różnego rodzaju specyficzne działania, specyficzne role, specyficzne zadania, jak na przykład dostarczanie oddziałów specjalnych za pomocą okrętów i właśnie na śmigłowcu, transport na ląd. Śmigłowce mogły być świetnymi zwiadowcami, tym bardziej, że mogły stanąć w powietrzu, tak zatrzymać się w powietrzu na dłużej nad jakimś obszarem. Mogły zacząć, już wtedy myślano i rozmyślano i zaczęto robić śmigłowce do walki, przeznaczone do walki z okrętami podwodnymi, aczkolwiek to jest okres późniejszy, kiedy to się już rozwija, więc też mamy tu pewną nowość technologiczną i to też jest, warto o tym po prostu wspomnieć, że to też miało miejsce w latach właśnie 50. i 60., kiedy te śmigłowce wchodzą do właśnie armii, do flot. A ja mam takie pytanie, bo na krążownikach i pancernikach w grze World of Warships są te takie myśliwce zwiadowcze, które mają w zasadzie starty, wygląda na 15-metrową taką wyrzutnię, nie? Tak. Jak one później lądowały z powrotem? Jak zobaczysz, masz na dole, masz takie specjalne pływaki, które pozwalały im lądować na wodzie. Po prostu przy burcie okrętu. A następnie przy pomocy tego wielkiego dźwigu, które tam gdzieś były podnoszone ponownie na pokład. Dokładnie. Ogólnie rzecz biorąc całkiem, pamiętam, były takie, swego czasu czytałem takie wspomnienia króciutkie właśnie takiego pilota wodno-samolotu, że zasadniczo to była całkiem przyjemna robota. I że wszyscy mu usługiwali, bo to był jedyny pilot, czy tam dwóch, trzech pilotów było na tym okręcie. Latał ze swoim samolotem na jakichś bezpiecznych dystansach, tylko sobie oglądał, co się dzieje, po to sobie tak niemalże relaksacyjnie lądował gdzieś tam przy tym statku, podnosili go tam, czyścili mu ten samolot, on sobie tylko siadał, latał, lądował i to było całe jego zadanie. Ogólnie rzecz biorąc, te samoloty były bardzo przydatne. A nie można było takich myśliwców torpedowych na przykład wyrzucać z pływakami? Były takie pomysły, natomiast... Były pomysły różne, wiesz... O, tutaj właśnie dobry przykład. Ja pamiętam, jak widziałem rocznik młodego Techinka z przełomu lat 50. 60., gdzie poważnie rozważano budowę podwodnych lotniskowców. Że, wiecie, połączenie samolotu odrzutowego, lotniskowca, że to się tak fajnie zrobi, bo to umożliwia zaskakujący atak. Tylko że pomysł upadł, ponieważ okręt, żeby wypuścić ten samolot, musiałby oczywiście się wynurzyć, czyli byłby bardzo podatny na wykrycie. Potem przygotowanie samolotu do startu, to też zajmuje chwilę, jego ewentualny powrót na pokład, to też zajmuje chwilę i rezultat jest taki, że mamy okręt podwodny, który musi się na dosyć długo wynurzyć, przez co traci swój atut niewidoczności, no i mamy samolot, których no, na pokład takiego okrętu ile można zabrać? Maksymalnie kilka sztuk. Mhm. Dodam jeszcze tutaj, mówiliśmy o tych atomowych okrętach podwodnych, bo to był bardzo istotny element tak zwanej trójcy odstraszania. To się zaczęło w latach 50. 60., kiedy najpierw były bombowce, które mogły przenosić bomby atomowe. No, tak doszło do ataków na Hiroshima i Nagasaki. I Amerykanie robili coś takiego w latach 50., że cały czas część swoich bombowców trzymali w powietrzu, na długich patrolach, tak żeby w razie czego, jeśli dojdzie do zaskakującego ataku, jest informacja od prezydenta, bombowce kierują się na cel. Kolejne startują, żeby dołączyć się do uderzenia. Drugim elementem tej trójcy odstraszania były silosy z atomowymi rakietami międzykontynentalnymi, a trzecim elementem tej trójcy były atomowe okręty podwodne, które też regularnie po tym, jak już zarówno Stany, jak i Związek Radziecki miał ich więcej, były wypuszczane na takie długie patrole i elementem zimnej wojny były zabawy w kotka i myszkę, gdzie było coś takiego, że atomowe okręty podwodne dzieliły się na dwie klasy, myśliwskie i strategiczne. Strategiczne to te myśliwskie głowicami, czasami też nazywane uderzeniowymi. Tak,
I chodzi o to, że zasadniczo wyglądało to tak, że płynie sobie taki, taki strategiczny atomowy okręt podwodny z zapasem głowic, a gdzieś tam za nim stara się go wykryć myśliwski okręt podwodny atomowy tej drugiej strony i stara się za nim płynąć, tak żeby po prostu w razie czego, jeśli przychodzi nagle polecenie, że dochodzi do wybuchu wojny, żeby szybko tam tego przechwycić i zniszczyć, zanim ono odpali swoje rakiety. I takie wzajemne podchody miały miejsce praktycznie przez cały okres zimnej wojny na mniejszą lub większą skalę. To były niesamowite kombinacje, niesamowite łowy i duża część tego tak naprawdę zostaje do dzisiaj tajna. W sensie szczegółów nie znamy i prawdopodobnie szybko nie poznamy. A, jeszcze jedno. Mówiliśmy dużo o atomowych okrętach podwodnych, ale to nie znaczy, że okręty konwencjonalne znikły zupełnie. Wręcz przeciwnie, ponieważ okręty dieslowskie, po pierwsze, one są dużo mniejsze, więc można ich używać spokojnie na mniejszych akwenach, można ich używać tam, gdzie powiedzmy państwo i tak nie ma broni atomowej. Generalnie to jest też okres rozwoju konwencjonalnych okrętów podwodnych, które pozostają małe, dużo mniejsze od atomówek. Często powstają jako okręty strefy przybrzeżnej czy powiedzmy o ograniczonym zasięgu. Natomiast bardzo upowszechniają się wśród flot na świecie. Chodzi o to, że nie są tak groźne jak atomówki z głowicami, ale w dalszym ciągu mogą robić niezłe kuku, tak jak w przypadku niemieckich ubotów w czasie wojny. Ich konstrukcja też zresztą ulega uwaga, lepszej. Że zimna wojna jest to okres, kiedy w bardzo dużym stopniu także okręty podwodne zyskały pod jednym względem. Chodziło o przewożenie cichcem różnego rodzaju materiałów, ludzi, informacji. I tutaj szczególnie słynny na przykład może być przypadek, kiedy to Rosjanie w czasie kryzysu kubańskiego próbowali po cichu część tych stelaży, nie pamiętam dokładnie, którą część chodziło, czy stanowisk tych rakietowych, właśnie przewozili okrętem podwodnym. I tutaj to pokazuje to, że nagle te jednostki, zwłaszcza te jednostki właśnie nowoczesne, są w stanie faktycznie bezszelestnie przedostać się zupełnie na tyły wrogiej nawet blokady, także tu też zdawano sobie sprawę, że w kwestii wykrywania okrętów podwodnych należy poprawić technologię i ten sonar, tak, czy ASIC to już w ogóle było wtedy prehistoria, ale już sonar też stawał się przestarzały i należało je wzmocnić i szukać nowych właśnie możliwości. Dodajmy tutaj właśnie, jeśli chodzi o technologię, okręt podwodny musiał być cichy. Wyciszenie okrętów podwodnych to wychodziło jednej, drugiej stronie różnie, ale stopniowo trend był jasny i oczywisty dla każdego, że okręty podwodne muszą być jak najtrudniejsze do wykrycia. Więc tak, stopniowo zaczęto ulepszać sonar, zwłaszcza tak zwany sonar pasywny albo bierny. To jest dokładnie, w zasadzie to jest, pełni tę samą rolę, co w czasie II wojny światowej wcześniej hydrofony, czyli nie wysyła żadnych impulsów, tylko zbiera dźwięki z otoczenia. Przy czym o ile w czasie II wojny światowej bateria hydrofonu wyglądała tak, że mamy taką jedną głowicę, która tam się obraca, albo powiedzmy, nie wiem, zestaw mikrofonów na obu burtach okrętu, to w przypadku jednostek budowanych w latach 50., 60. i później to stopniowo jest w zasadzie jeden ASDIC z przodu, jeden sonar z przodu, drugi bierny z tyłu, jeszcze po bokach mamy do tego baterię mikrofonów i tak dalej, to się strasznie rozwija. Okręty są wyciszane na wszystkie możliwe sposoby. Co więcej, nie tylko okręty podwodne. Lata 60. to jest też okres, kiedy zaczyna się wyciszać również okręty nawodne, żeby nie były aż tak łatwe do wykrycia i zatopienia przez torpedy akustyczne, na przykład. Tak w ogóle dodajmy tutaj jeszcze, że lata 50-60 stopniowo normą staje się to, że okręt podwodny jest w stanie wykryć cel i zatopić przy pomocy torped bez podnoszenia peryskopu i z całego zakresu głębokości, czyli jest w stanie odpalać torpedy będąc na 100, 200 czy nawet 300 metrach. Aha, jeszcze jedno, aktywny sonar. Tutaj technologie też są rozwijane, ale generalnie unika się aktywnego sonaru. Te pingi, które wysyłały okręty polujące na uboty w czasie II wojny światowej, o tyle odchodzą w zapomnienie, że jeśli puścimy taki ping, to w tym momencie po prostu dajemy wszystkim dookoła i to na wiele kilometrów znać hello, tu jestem. Znaczy wysyłamy ping i dostajemy pong w postaci torpedy lub czegoś takiego tak, najczęściej. Dokładnie. Więc jest ogólnie marynarka staje się, z jednej strony ma coraz większy zasięg działania, coraz mniej potrzebuje wracać do portu,
I coraz staje się coraz mniej wykrywalna. Czyli nagle, tak jak mówił tutaj Falati wcześniej, jest wielka zabawa w kotkę i myszkę, gdzie kto się znajduje, gdzie znajdują się nie tylko nawet pojedyncze floty podwodne, ale całe floty. I to jest, staje się kluczowym okresem. Co jeszcze tak na zakończenie, myślę, bo tu już, już mam 45 minut, więc trzeba trochę go skrócić, skończyć. To jeśli mówimy o tym okresie, należy jeszcze wspomnieć o jednej kwestii. Otóż marynarki wojenne tamtego okresu były bardzo dobrze traktowane w kwestii budżetowych. Zdawano, ogólnie rzecz biorąc, ten okres historii, lata 60. w szczególności, to był okres, gdzie troszkę, zwłaszcza Amerykanie, trochę olewali wojska lądowe, natomiast marynarka i lotnictwo to były po prostu dla nich najważniejsze w tym momencie siły i dawali olbrzymie pieniądze na nie. I to właściwie też dzięki temu tak naprawdę to mogły one dobrze funkcjonować i dlatego pomimo tego, że już te floty, zwłaszcza rosyjska, to jest w ogóle radziecka flota, to jest w ogóle fenomen, to że od lat 40. końca wojny, gdzie ta flota, no jak mówiłem, oni praktycznie nic nie mieli, zwłaszcza na ocean, to nie było o czym tu mówić. Tak, to była jedna wielka bieda po prostu. Tak, a w latach 60. stało się flota sowiecka stała się już godnym oponentem floty amerykańskiej, będąca nadal jeszcze słabsza, ale będąca już dosyć groźna. I nagle flota sowiecka wyrosła na drugą co do wielkości, a tutaj nie będę uprzedzał przeciwnych faktów, bo to się wspomni. W latach 70. przez pewien moment flota sowiecka była liczniejsza od amerykańskiej. Aczkolwiek to mówię w szczegółach, przejdziemy w następnym odcinku, już o tym opowiemy. Słuchajcie, dokładnie, nie wiem czy tak to widzicie, w takich workach są ci marynarze w tych okrętach. Dlaczego? A wiesz dlaczego? To jest ochrona przed ogniem. Aha. Dokładnie, to jest kwestia tego, że używali elektroniki, a elektronika i woda, wtedy jeszcze nie było dobrych izolacji, te pierwsze półprzewodniki, to też tak troszeczkę technologia była na bakier. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te okręty, to zauważ, że wcześniej okręty były w dużej części, mimo wszystko pokłady były drewniane. Po II wojnie światowej zaczęto się z tego wycofywać i coraz częściej ten okręt był już w pełni metalowy, bądź jakieś już nawet się potem zaczęły pierwsze jakieś stopy bardziej zaawansowane, jakieś plastiki pojawiać, ale czy kompozycja to już jest okres późniejszy, natomiast metal, po prostu byli w środowisku metalowym, więc w momencie, kiedy masz przepięcie, spięcie, uszkodzenie okrętu, uderzenie, cokolwiek, ludzie mogli się usmażyć przy swoich stanowiskach, dosłownie, od tego. Mhm. Ja jeszcze mam takie pytanie. Koniec II wojny światowej, już nie było tych bitew morskich z japońską flotą. Czy w ogóle po II wojnie światowej dochodziło do jakichś starć na morzu między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, czy w ogóle między jakąś flotą? Zasadniczo nie było starć marynarskich takich per se, raczej to były operacje łączone. To jest jedna rzecz warta podkreślenia. Mhm. Natomiast mamy oczywiście konflikt koreański, mamy oczywiście konflikt z Chińczykami. Tu myślę, że bardzo ważnym okresem był okres wojny w Korei, gdzie o czym się często strasznie zapomina, mamy taką wyspę jak Tajwan i obecne państwo, które jest ochraniane przez flotę amerykańską. To są te siły Kuomintangu, tak, czyli nacjonalistów chińskich, które uciekły po przegraniu wojny domowej na kontynencie. No ale to nie jest powiedziane, że jak oni uciekli na tą wyspę, to komuniści, tak, czyli te Chiny kontynentalne im odpuszczą. Nie, były próby po prostu pokonania, dokonania inwazji. I tutaj flota amerykańska działała aktywnie w blokowaniu tych możliwości. Zresztą pomoc militarną. Tak, zresztą na początku, to jest też ta kwestia, że na samym początku po zwycięstwie w wojnie domowej maoiści nie mieli za bardzo floty. Też, po prostu. Chiny przed wojną nie miały floty, w czasie wojny nie budowały niczego, po wojnie było z tym bardzo skromnie. No ale Mao, jak to Mao, wiadomo, zaczął też bardzo ładnie prężyć muskuły, przede wszystkim kupując sprzęt od Związku Radzieckiego i to w pewnym momencie na całkiem dużą skalę. Dokładnie. No, tu jeszcze z konfliktów, to ktoś wspomniał Indie, Pakistan, owszem, ale to też są, zobaczcie, walki przy wybrzeżu. To nie są walki oceaniczne, tylko to są walki przy wybrzeżu. Jakby wybrzeże było przedłużenie frontu lądowego. To jest jeszcze jedna kwestia. Natomiast warto wspomnieć na zakończenie o wydarzeniu z roku 67, które ostatecznie przeważyło, jest takim niemalże symbolicznym przeważeniem na ten temat, że od tego poru broń rakietowa jest główną bronią marynarki, nie broń, nie działa. Otóż wszyscy pewnie kojarzycie wojnę sześciodniową, natomiast mało kto pamięta, że
po tym okresie 6 dni walki się nie zakończyły. One trwały tylko ze znacznie mniejszym natężeniem. To trwało ponad około 1000 dni. I w tym czasie między innymi doszło do takiej sytuacji, kiedy jeden z starych zresztą niszczycieli, gdzieś tam kupiony chyba tam Amerykanów czy Brytyjczyków, nie pamiętam w chwili, izraelski właśnie niszczyciel Eliad, został podczas swojego patrolu zatopiony przez dwa kutry rakietowe z klasa Komar. Takie dosłownie malutkie kutry rakietowe, właśnie na tym zdjęciu widzieliście, jak przemknęły. Nie wychodząc w ogóle z portu, wystrzeliły rakiety w kierunku tego Eliata i za pomocą czterech trafień zniszczyły ten okręt. On właściwie był bezbronny, bo nie wiedział w ogóle, co się dzieje. Widział tylko cztery rakiety lecące w jego kierunku. Tak naprawdę. Najpierw były dwie, potem były dwie. I to pokazało, że w tym momencie te kutry nawet nie wyszły z portu i były w stanie zniszczyć niszczyciel na pełnym morzu. Tak? No to pokazuje, jak bardzo w tym momencie zmienia się po pierwsze obraz, że ten zasięg ostrzału rakietowego przewyższa wszystko, do czego przyzwyczaiła nas klasyczna artyleria, z jednej strony, a z drugiej strony to, że wystarczyły cztery pociski i wszystkie trafiły. Tak? W przypadku, gdyby to była salwa artyleryjska z czterech, na przykład, nie wiem, ten niszczyciel wystrzeliłby cztery salwy nawet, to prawdopodobieństwo statystyczne trafienia to może jeden pocisk by trafił, ale to jest coś koło procenta, 2% przy takich odległościach większych. Także tutaj jest zupełna deklasacja artylerii klasycznej. I to jest ten moment, kiedy wszyscy nagle zdają sobie sprawę, że ta broń jest strasznie groźna. Kuł zresztą ucieszy straszne i to było Związku Radzieckiego, bo te kutry klasy Komar to są kutry produkcji radzieckiej. A Związek Radziecki w latach 60. rozpoczął bardzo agresywną inwestycję właśnie w małe jednostki z wyposażeniem rakietowym. Klasa Komar to był dopiero początek. Tego zaczęto budować dosłownie dziesiątkami, setkami. I co jeszcze gorsze, Amerykanie zaczęli się tego obawiać z tego względu, że to nie tylko Rosjanie, ale miały także państwo Układu Warszawskiego, także Chińczykom się dostawało, także Korei Północnej, czyli okej, na oceanach my będziemy rządzić, natomiast przy wybrzeżu, jakbyśmy chcieli dokonać, doszłoby do walk, przy wybrzeżu właśnie kontrolowanym przez siły komunistyczne, tą drugą stronę, no to oni mają takie małe jednostki, które mogą, jak to, zresztą stąd jest ta nazwa, Komar, one mogą po prostu pokąsać bardzo boleśnie znacznie większe okręty od siebie.